Witam wszystkich bardzo serdecznie w 15 odcinku z naszej gry Eldaria, ale 15 jako gra, a nie jako u mnie. Mam nadzieję, że rozumiecie. W zasadzie to nie mam dzisiaj nic konkretnego do powiedzenia z takich ogłoszeń parafialnych, więc może sobie przejdziemy do odcinka. Tak jak piana, która znika przy kontakcie z ciepłym piaskiem, tak blakną i znikają złe wspomnienia, ale wiatr się wzmaga, a fale biją o skały. Targa to wewnętrzna burza. Śpiew syren. Słuchajcie, jestem ciekawa tego odcinka. W zasadzie jestem ciekawa każdego odcinka Eldarii, bo ja go nie znam. W zasadzie Eldarii w ogóle nie znam. Cześć, Eliach. Cześć, Puroko. Dawno cię nie widziałam, stary. Na live zrobiłeś furorę. Znaczy ja zrobiłam tobą, rozumiesz. W poprzednich odcinkach musiałaś wybrać, który chłopak pomoże ci w przygotowaniu pewnego napoju. Nie będę się wydawać w szczegóły, znasz ich lepiej ode mnie. Tak, pamiętam. Cieszysz się, że to on pomógł ci w tym zadaniu? Tak! Co by nie było, linia czasu nie może zostać na razie zakłócona. Będziesz musiała kontynuować swoją historię razem z nim, jednak przy kolejnej próbie zaproponuję ci zmianę wyboru. Zmianę wyboru? Tak, jeśli chcesz, żeby to inny chłopak przygotował z tobą napój. Okej. Zostawię cię już. Ta siesta sama się nie zrobi. No to miłej drzemki. Tylko on zawsze jest taki enigmatyczny. Ciężko uwierzyć, że kolejny członek straży znowu został zaatakowany. Ach, tak, to się skończyło w poprzednim odcinku, racja. Mam nadzieję, że szybko znajdą winnego. Co się dzieje? Co się stało? Kilka dziewczyn stanęło w grupce. Ciekawe, o czym rozmawiają. Przecież mówią na głos. Słyszysz to, ja czytam. Ciężko mi uwierzyć, że kolejny członek straży znowu został zaatakowany. Przed chwilą to przeczytałam. To niemożliwe. Lepiej podejdę bliżej i znam im kilka pytań. Przepraszam, możecie powiedzieć mi coś więcej? Kto został zaatakowany i przez kogo? Nie wiem, słyszałam tylko, że trzeba było kogoś zaprowadzić do przychodni. Aha, dobrze, to już w ogóle, słuchajcie, oznacza, że śmierć na miejscu. Chciałam zajrzeć do przychodni, ale drzwi były zamknięte. Chyba nie powinnam teraz tam wchodzić. No shit, Sherlock. Mam nadzieję, że osoba, która została zaatakowana, nie ma poważnych ran. Ciekawe, kto to? Może ktoś coś wie? Karen? Najdziwniejsze jest to, że dwóch strażników stoi przy schodach prowadzących do więzienia. Nie znam ich wystarczająco dobrze, aby ich przepytać. Poza tym nie wyglądają zbyt przyjaźnie. Jamon też nie wyglądał, a jednak jest chłopak przyjazny jak cholera. To Aleja i Krom. To dziwne, że razem rozmawiają. Ach, te bimbały. Chcesz, żebym ci powiedziała? Jesteś tak zarośnięty, że gdybym była goli brodą, to połamałabym sobie wszystkie żyletki. Ej, jestem wilkołakiem, to normalne, że mam sierść. Chyba jednak znowu się kłócą. Czy ja ci powtarzam, że śmierdzisz jak zepsuta ryba? Och, smukły pies umie mówić! Pies? Ryba? Gorzko tego pożałujesz. Och, już się boję. Co zrobisz, że zaszczekasz, gdy Karen wyprowadzi cię na spacer? Krom zaczął warczeć. Przez chwilę patrzyli sobie prosto w oczy, a potem każdy poszedł w swoją stronę. Typowo. Ciekawe, o co poszło. Wiem, że za bardzo za sobą nie przepadają, ale mimo wszystko... Zapytam ich o to, jeżeli nadarzy się okazja. Przepraszam, bardzo się spieszę. Puroi? Gdzie tak biegniesz? Evelyn poprosiła mnie o wiele leczniczych napojów. Mam pracę po pachy. Zazwyczaj to Ezary się tym zajmuje. Tak, ale nie tym razem. Poszedł sobie, nie udzielając mi żadnego wytłumaczenia. Jak wydać te dźwięki? Krójk, krójk, kuźwa. Usłyszałam jakieś piski. Ojeju! How cute! Och, to mała Floppy! Jesteś taka urocza! Powinnam cię oddać Valkenowi. Pewnie jak zwykle już się o ciebie martwi. O kurwa, nawet tego nie planowałam, przepraszam! Zapukałam kilka razy do drzwi Valkena, ale go tam nie było. Floppy zawsze trzyma się blisko niego, chyba że zostaje w pokoju. Ciekawe, gdzie się podział. Oik! Floppy, wydaje mi się, że zostaniemy razem przez jakiś czas. Bam! Ja, przykro mi. Karen? Dlaczego płaczesz? To ja widziałam. Pobiegła w kierunku swojego pokoju. Aha, ona już w ogóle z kilometra zauważa, że ona do pokoju swojego biegnie. Hity niedowierzenie. Wyglądała na rozhisteryzowaną. Chyba widziałam krew na jej rękach. Kuźwa, zamordowała kogoś! I za to teraz te dalej jest. Dobrze, nie płacimy za rozmowy, nie? Bo zaraz by się tutaj znalazło 50 różnych osób, które by na to narzekały. W tym ja. Nie widzę już strażników. To dobra okazja, by zajrzeć do przychodni. O, widzę ślady krwi i wody! Czy dobrze to przeszłam? Lol. Podeszłam bliżej. Są jeszcze świeże. Domyślam się, że to krew ofiary, która jest w przychodni. Jest jej naprawdę dużo. Musiała zostać ciężko ranna. Teraz, gdy o tym myślę, nie widziałam ani Valkena, ani Nevry, ani Ezarela. Zazwyczaj wpadłem na któregoś z nich, gdy przechadzam się po KG.
Może to któryś z nich został napadnięty? Mam nadzieję, że nie. Najpierw począca Karen, potem Floppy bez opiekuna i Puroi, który zajmował się napojami za Ezarela. Coś tu nie gra. W każdym razie mam nadzieję, że ta osoba wyjdzie z tego. Ona na pewno będzie mogła mi powiedzieć. Ja zawsze przekręcam imiona, wy to wiecie. Evelyn, czy... Przepraszam, ale nie mam czasu. Jeżeli chodzi o twoje rutynowe badania, to zajmę się tym później. Ups, to nie wróży nic dobrego. Sytuacja musi być poważniejsza niż myślałam. Co to? Bandaże i nici lekarskie? Evelyn musiała je upuścić. Muszę jej to dać. Na pewno tego potrzebuję. Evelyn! Co tutaj robisz? Nikt nie zamknął drzwi? Wyprowadźcie ją stąd! Poczekaj, chciałam ci to oddać. Upuściłaś to, gdy się przed chwilą spotkałyśmy. Słuchajcie, to był dźwięk tego, jak on się nazywał? Steve'a z Minecrafta. To jest dokładnie... Boże, gdybym chciał mi się montować, a mi się nie chce. To bym dodała ten dźwięk, naprawdę. To jest właśnie ten dźwięk. Budzi się. Nie mamy wyboru. Eliach, przytrzymaj ją. Floppy, zostań tutaj. Położyłam pochowańca na stole. Kto to? Entra? Intra? Jezus. Jakieś trzeba tutaj, słuchajcie, jej ksywkę wymyślić, naprawdę. A matko. Enter. Na szybko. Trzymaj ją za ramiona. Wykonałam rozkaz. A, Violain. Potrzebuję dawki leku uspokajającego i przeciwzakrzepowego. Maids, rozpocznij proces dekontaminacji. Musimy ją zoperować. Gdy Maids czytała zaklęcie, wcale jej zabłysło białe światło. Domyślałam się, że to jest ich proces dekontaminacji. Eliach, możesz zostać, jeśli chcesz. Jak nie, to wyjdź. Zostaję, nie boję się krwi. Włóż rękawiczki i weź to do ręki. Daj mi natychmiast znać, jeżeli wskaźnik zapali się na czerwono. Medycyna w Eldarii nie miała nic wspólnego z tą z mojego świata. Evelyn używała przyrządów, których nigdy nie widziałam, oraz magicznych zaklęć. To wszystko wydawało się nierealne. Dziewczyna, jesteś tu od 15 odcinków, weź się ogarnij. Zaczęła zaszywać rany Entera. Boże, Enter mi się przyjął, słuchajcie. Ja chcę tego Entera, słuchajcie. Tych tam, Enter. No dobra, zrobię tak. Przygotowałam się na przemian Evelyn. Violain. Litości, dajcie znać, czy wszystko przebiega tak, jak trzeba. Macias. Matka, nie umiem to imię. No kurwa! Maisis? Jakoś tak? Uśmiechnęłam się do mnie porozumiewawczo. To nie trwało zbyt długo. Evelyn była bardzo skoncentrowana i wykonywała wszystko z wielką precyzją. Uff, na szczęście szybko się uspokoiła. Nie mogłabym poprawnie założyć słów, gdyby dalej się tak szarpała. Dziękuję wszystkim. Świetnie się spisaliście. Poszłyśmy zdjąć rękawiczki. Eliach, przepraszam, że cię w to wciągnęłam. Nie musisz przepraszać, zgodziłam się w tym uczestniczyć. Mam nadzieję, że nie jesteś zbytnio zszokowana. Nie, wcale, to było dosyć interesujące. Mam nadzieję, że następnym razem też będę mogła ci pomóc. Zobaczymy. Naprawdę spisałaś się na medal. Zbyt wiele nie zrobiłam, oprócz trzymania tego czegoś. Do czego to służy? To inhibitor. Jak wiesz, syreny mają kilka magicznych mocy i dzięki tobie Enter była kontrolowana, abym mogła się nią zająć. O, nie wiedziałam, że syreny mają magiczne moce. Nigdy nie jesteśmy zbytnio ostrożni. Jakie moce posiada Enter? A co cię to gówno obchodzi? Posiada dosyć wyjątkową moc. Nazywamy to oczarowaniem. Co to? Trochę ciężko to wytłumaczyć. Syreny takie jak Enter są w stanie zmanipulować kogoś przez krótki okres czasu. Biorąc pod uwagę, w jakim była stanie, na pewno użyła swojej mocy. Syreny jak Enter? Zauważyłaś, że Elia i Entra fajnie brzmi, różnią się od siebie? Nie, to pierwszy raz, gdy się nad tym zastanawiam. Elia jest tak zwaną syreną powierzchniową, a Enter syreną głębinową. To pokrewne rasy. Ile istnieje ras syren, Matko Bosko? Wszystko zależy od plemienia, jego lokalizacji i tak zwanej linii regulacyjnej. Linii regulacyjnej? Nie lubię nikogo kategoryzować jako dobrego albo złego, ale u niektórych ras Firy ten mechanizm wdrąża się samoistnie. Złe syreny nazywane są Margigry. Nie martw się, ani Aleja, ani Enter nie są margigami. Całe szczęście. Jaką spełnia rolę straży? Pilnuję podziemnego wejścia, tego, które znajduje się w więzieniu, tam, gdzie mnie znaleziono, gdy wróciłam od Kap? Zgadza się. I przebywa tam cały czas? Tak, dlaczego pytasz? Gdy Miko wrzuciła mnie do więzienia, zobaczyłam coś w wodzie. Może Enter wie, co to było? Myślę, że to była ona. O, z pewnością. Zagadka została rozwiązana. Czek! A więc wyjdzie z tego? Tak, jeżeli kolejny raz nie rozszarpie swoich szwów. Dobrze. Kto tam?
Lila robi nawet za SFX, słuchajcie. Miko, otwórz! Jak się czuje, Enter? Dobrze, nic już jej nie zagra... Co za horror? Powiedziała coś na temat swojego napastnika? Nie za bardzo miała na to czas. Eliach, co ty tutaj robisz? Ja... Asystowałam jej i muszę przyznać, że bardzo dobrze się spisała. Evelyn puściła mi oczko. Rozumiem. Dobrze się składa, właśnie chciałam z tobą porozmawiać. Evelyn, Eliach, możecie pójść ze mną do kryształowej sali? Dobrze. Violine, Maiths, obserwujcie Enter i przyjdźcie po mnie w razie najmniejszego problemu. Zgłoście się do Jamona, wpuści was do sali. Wzięłam na ręce Floppy, wolę nie zostawiać jej samej, dopóki nie znajdę jej właściciela. Jamon, możesz nam otworzyć? Jamon wyrecytował zaklęcie i pieczęć, która blokowała wejście, zmieniła kształt... nie przeczytam do końca. Nieważne. Dziewczyny, idźcie przodem. Jamon zamknie za nami wejście. Dziękuję. Weszliśmy po schodkach i udałyśmy się bezpośrednio do kryształowej sali. Byli tutaj wszyscy członkowie Lśniącej Straży. Ikhar, Kero, Leiftan oraz Ezarel, Never, Valkion. A czemu ich akurat tak wyczłonowałaś? Brakowało tylko Jamona, ale to normalne, przecież pilnował wejścia do sali. Floppy skoczyła w kierunku Valkiona, spojrzał na mnie i uśmiechnął się tak, jakby chciał mi podziękować. O, nie ma za co. Nie ma za co, ziomuś. Skinęłam głową, żeby dać znać, że nie ma za co. Co chciałaś nam powiedzieć? Chodzi o atak na Enter. Łatwo było się domyślić. Wiem, ale wolałam rozwiać wątpliwości. Jak długo jeszcze będziesz to przeciągać? Mam pacjentkę, która potrzebuje mojej pomocy i ani Eliach, ani nikt z was nie ma czasu, aby słuchać twojego bełkotu. Wow, Eveline, właśnie bardzo u mnie zapunktowałaś. Punkcik! Zawarczała, zanim dokończyła swoje zdanie. Podejrzewamy, że ten atak to sprawka chłopaka w masce. Eliach, jesteśmy ci winni przeprosiny. To znaczy? W związku z tym, co się wydarzyło w bibliotece, zdobyliśmy dowody potwierdzające, że to nie była twoja wina. W imieniu Straży L szczerze cię przepraszam, że niesłusznie cię oskarżyliśmy. W końcu zrozumiecie, że możecie mi zaufać? Za każdym razem, gdy coś się dzieje, jestem wciągnięta w intrygę, a wy nigdy mnie nie słuchacie. Ma rację. No ale... Podejrzewamy, że to mężczyzna w masce za tym stoi. Znaleźliśmy fragmenty jego stroju przy wiśni, dzień po uwolnieniu bestii i... I na dodatek zostawił nam wiadomość podczas swojego pobytu. Podała mi kawałek papieru. No mi też, słuchaj, zostawił. I mam nadzieję, że spodobał wam się mój prezent. Dalsza część wiadomości była napisana symbolami, których nie rozumiałam i podpisana znajomym imieniem. Ashkor. Ashkor to imię jednego z wielkich smoków. Ty, które się poświęciły? Tak, szepnęła mi do ucha. Wygląda na to, że lepiej zapamiętujesz lekcje historii ode mnie. Też szepnęłam. Chyba tak. Potem zwróciłam się do Miko. Teraz, gdy to mówisz, jego zbroja rzeczywiście przypomina skórę smoka. Skąd to wiesz? Wolę im nie mówić, że spotkałam go poprzedniego wieczoru. Zważywszy, że zataiłaś to w poprzednim odcinku, okej? Okay? Zatrzymaj tą informację dla siebie, chociaż czuję, że źle wybrałam, ale to nieważne. To on mnie uwolnił, gdy Miko zamknęła mnie w więzieniu. Ma czarno-czerwoną zbroję, prawda? Zgadza się. Czy to możliwe, że jest smokiem? Nie. Wszystkie smoki wyginęły. Poza tym, na pewno byśmy to wyczuli. Rozumiem, ale... Co tu jest napisane? Nie jestem w stanie rozszyfrować symboli. W skrócie, że to on uwolnił bestię, z którą musieliśmy się zmierzyć. Wszedł do magazynu i położył na widoku tę książkę, aby ktoś się otworzył. A więc to nie była twoja wina. Ale jak mógł to zrobić? Nie mamy pojęcia. Słucham? Nie wiem, jak, po jakim to wiecie, jakim to tonacie jest powiedziane. Wchodzi do KG, kiedy chce, bierze co chce i cały czas rzuca wam kłody pod nogi. I nawet nie potrzebuje żadnego napoju, żeby dostać to, czego chce. Co? Na pewno ma sprzymierzeńców. Nic nie zrobiłam. Przysięgam, ślubowałam wierność straży i nigdy bym was nie zdradziła, Kero też nie. Kar, wiesz, że to właśnie takie zachowanie robi z ciebie główną podejrzaną. Nikt nas jeszcze o nic nie oskarżył, więc nie denerwuj się tak. To prawda, poza tym oboje macie alibi na tamten wieczór. Aby mieć całkowitą pewność, aby wszyscy oddali mi swoje klucze. Ale potrzebujemy do pracy! Przyjdziecie po mnie. Naprawdę myślisz, że to coś zmieni? Nie wiem, ale musimy zwiększyć czujność. Zebrała wszystkie klucze, nawet od chłopaków. A więc jaki jest związek między atakiem na Enter i tym, co się wydarzyło w bibliotece? Próbuję wrócić do tematu. Nie wiemy, ale uważamy, że te dwie sprawy są ze sobą powiązane. To wydaje się oczywiste.
To jedynie domysły, prawda? Wiem, ale na razie to jedyna teoria, jaką mamy. Ponadto tłumaczyłoby to, w jaki sposób ten chłopak z taką łatwością zakrada się do KG. Uderzyła pięścią w stół, wygląda na zdenerwowaną. Nie tak łatwo to wszystko ogarnąć. Miko, denerwowanie się nie pomoże rozwiązać tej sytuacji. Wiem, ale to frustrujące! Jesteśmy tak samo sfrustrowani co ty. Ten typ od miesięcy bawi się z nami w kotka i myszkę. Cały czas wychodzimy na idiotów. Rozumiem, co czujesz, ale jak powiedział Valkyon, nie ma sensu się denerwować. Jako, że nie miałam wszystkich informacji o tej historii z zamaskowanym chłopakiem, poprosiłam, aby każdy mi coś o tym powiedział. Opowiedzieli mi, co takiego nawyprawiał chłopak w masę. Wiedziałam już, że ponad rok temu rozbił kryształ. Woo! Podpalenie racji żywności, liczne kradzieże i ataki na członków straży. Zrozumiałam, że mój przyjaciel nie był taki nieskazitelny. Nie, ja wiecie co, ja jestem może głupia i naiwna, ale wciąż będę trzymać jego wersję. W sensie, nie znam go, wiem kim jest, bo niestety ktoś mi zaspoilerował kiedyś i wiem kim jest Ashkor, ale ja chyba będę trzymać jego wersję. Na zasadzie, no cholera, gdyby w sumie nie on, to bym nie była na wolności, Miko dalej by mnie nie słuchała prawdopodobnie i... I no, więc jakby... Nie wiem, więc chyba na razie wezmę B, najwyżej będą to problemy. No trudno, no życie, co ja poradzę. Na pewno ma swoje powody, nie będę go oceniać, dopóki nie poznam jego wersji. Podsumowując, jesteście pewni, że to on na 0%. To prawda, ale nie możemy wykluczyć takiej możliwości, to dlatego was tutaj wezwałam, a przede wszystkim ciebie, Lia. Nandekorwa. Chcielibyśmy, abyś pomogła nam odkryć, co się stało. Na pewno ktoś inny lepiej się do tego nadaje, prawda? Biorąc pod uwagę raporty swoich poprzednich misji, wygląda na to, że bardzo dobrze sobie radzisz przy szukaniu wskazówek i przesłuchiwaniu świadków. Misja w Balenvi jest doskonałym przykładem. Krom bardzo się tobą zachwycał. O, wychwalę mnie w niebo głosem, no Krom, weź przestań. Cieszę się, że mogłam się przydać, mimo tego, co niektórzy mi zgotowali. Uważam także, że wyciągnęłabyś trafne wnioski na temat tego ataku. Jak słyszałaś, mamy już swoich podejrzanych i dobrze wiesz, czyje imię pojawia się najczęściej. Uważamy, że uda ci się zachować dystans, którego nam brakuje. No wiecie, ja to taka zdystansowana osoba. Oczywiście, do niczego cię nie zmuszam. Zmuszamy, przepraszam. Mam nadzieję, że to dobrze płatna misja. Eliach! Dobrze, zgadzam się. Domyślam się, że najpierw powinnam przesłuchać Enter. To zależy od Eveline. Uważasz, że Enter będzie już w stanie odpowiedzieć na pytania? Natychmiast? Nie, może za kilka godzin, gdy się obudzi. Eliach, staraj się być delikatna podczas przesłuchiwania. Enter przeżyła bardzo ciężkie chwile, a do tego jest bardzo dumna. Najmniejsze słowo mogłoby ją wyprowadzić z równowagi. Postaram się. Ostatnio nieźle się znam na ciężkich chwilach. Doskonale. Ezarel, Valkyon, Nevra i Leiftan. Chciałabym, abyście zabezpieczyli KG. Nikt nie może stąd wyjść ani wejść bez zgody strażnika. Możecie się skonsultować z Jamonem. I Karkero, zajmijcie się biblioteką, dobrze? Dała im klucze do magazynu i przypomniała, aby jej oddali, gdy skończą pracować. A ty co będziesz robić? Wezwę kilku naszych sojuszników. Musimy się chronić i naprawić błędy, które popełniliśmy. Wymownie spojrzała w moją stronę. Aha. Daj znać, gdybyś potrzebowała pomocy. Dziękuję. Każdy otrzymał zadanie, a potem wszyscy opuścili kryształową salę. No to do dzieła. Muszę pójść po mój notatnik. Na pewno będę musiała zapisać sporo rzeczy. Chłopcy rzucili się na Jamona. Z pewnością chcą z nim przedyskutować organizację nowych środków bezpieczeństwa. Skinęłam na niego głową, a on to powiedział tym samym. Jest naprawdę bardzo miły. Nie sądzę, aby wiedział o incydencie z napojem. Ciekawe, jakby na to zareagował. I co, nie mogę się... A, tam był notatnik. Sorki. Maybien. Wzięłam swój notatnik i długopis. Powinnam także poszukać czegoś, w czym mogłabym trzymać ewentualne dowody. Evelyn powinna coś mieć. Evelyn, przepraszam, że ci przeszkadzam. Masz może jakieś saszetki albo pojemniki? To na dowody, które mogłabym znaleźć. Nie, tego typu przybory znajdują się w laboratorium. Szukaj obok biblioteczki, w głębi trzecia szuflada w komodzie na lewo. Powinnaś tam znaleźć wszystko, czego potrzebujesz. Weź też próbówki. Zebrałam już próbki krwi z więzienia, ale będę potrzebowała ich więcej, aby przyspieszyć analizy. Jeżeli nie posprzątali jeszcze miejsca zbrodni, trzymaj klucz. Oddaj mi go, gdy skończysz zbierać dowody. Dobrze. I jeszcze jedno. Przyjdę po ciebie, gdy Enter się obudzi. Dobrze. Przyszłam do laboratorium i zaczęłam przeszukiwać miejsce, które wskazała mi Eveline. Znalazłam wszystko, czego potrzebowałam. Nawet rękawiczki. Wezmę je. Dzięki temu nie zostawię swoich śladów na dowodach.
Wtedy tak jakoś za profesjonalna. Przepytałam osoby, które spotkałam na swojej drodze w KG, ale gdzie powinnam szukać wskazówek? Zacznę od więzienia, to tam entrail, muszę się wyrażać, że będę te dwa imiona mylić, została zaatakowana. Biorąc pod uwagę, jak patrzą na mnie strażnicy, pewnie zostali powiadomieni o mojej misji. Wezmę chyba A, teraz lepiej rozumiem, w jakim stanie znajduje się Entra. Podeszłam bliżej i nabrałam do flakonika trochę krwi wymieszanej z wodą. Mam nadzieję, że to wystarczy, aby Eveline mogła zrobić analizy. Nie wiem, co o tym myśleć. Mam dosłownie ręce ubrudzone krwią. Nawet jeżeli nigdy nikogo nie zraniłam, to czuję się źle. Nigdy wcześniej się nad tym nie zastanawiałam, ale odkąd się pojawiłam, cały czas coś się dzieje. I w sumie, dlaczego wyświadczam tyle przysług lśniącej straży? I tak wszystko zawsze kończy się tak samo. Boże, sąsiadka, co ty robisz? Krew i zdrada. Te dwa słowa trochę za bardzo odzwierciedlają moją dzisiejszą sytuację. Czy to przynajmniej czemuś służy? Czy to naprawdę chroni pozostałych? I przede wszystkim, kto mnie chroni? Nikt. Eliach, skończyłaś już zbierać próbki? Co? Tak, tak. Wszystko gra? Można by pomyśleć, że płakałaś. Jeżeli to z powodu tej krwi, to wiedz, że straż znajdzie winnego. Wszystko się ułoży. Tak. Nie mogłam się powstrzymać od ironii. To prawda, że możemy być pewni, że użyją wszelkich możliwych sposobów, aby wszystko się ułożyło. Gorzko przełknęłam ślinę. Przepraszam, to wszystko wprawa mnie w zakłopotanie. To zrozumiałe. Przepraszam, że cię wyganiam, ale ekipa sprzątająca musi się zająć tym miejscem. Nie możemy zostawić tego w takim stanie. Rozumiem, dziękuję, że daliście mi tyle czasu. Już stąd zmykam. Powodzenia przy sprzątaniu. Wyszłam z więzienia. O Jezus, przekliknęło mi się. Zostało mi jeszcze sporo do zrobienia. Muszę pamiętać, że nie robię tego dla straży, ale dla Enter. Muszę znaleźć osobę, która ją zaatakowała. Muszę kontynuować śledztwo. Podziemne przejście prowadzi do morza, dlatego powinnam przejść się na plażę. Nigdy nie wiadomo, może fale wyrzuciły na brzeg jakieś wskazówki. Jak posuwa się twoje śledztwo? Dobrze, ale powoli. A ty? Jak idzie praca w bibliotece? To bardzo męczące. Musimy ponownie wykonać pracę, którą już ukończyliśmy. Dostaję od tego białej gorączki. Odwagi, Kero, to tylko zła passa. Mam nadzieję. Eliach! Podbiegła do mnie. Ja... przepraszam! Dała mi znak, abym chwilę poczekała, aż złapię oddech. Przepraszam, tak strasznie cię przepraszam. Za co? Za bibliotekę. Ostatnim razem byłam wobec ciebie straszna. Byłam taka... zdesperowana, widząc, że tyle lat naszej pracy poszło na marne, że kompletnie straciłam rozum. Bezpodstawnie cię oskarżyłam. Szczerze cię przepraszam i proszę o wybaczenie. Pochyliła się przede mną. Wybaczam ci. Mogę zrozumieć, że byłaś zdenerwowana. Jesteś taka miła. Próbuję się postawić na twoim miejscu. Nie wiem, czy ja byłabym w stanie wybaczyć coś takiego. Bądź mniej wymagająca. Zobaczysz, czy wtedy jest łatwiej wybaczać. Spróbuję. Nevra, co tutaj robisz? Potrzebowałem potwierdzenia odnośnie architektury KG. Jak wiesz, dzięki naszemu super przyjacielowi Ashkorowi znaleźliśmy wiele dzieł. Nie oszczędził nawet rycin i pergaminów. I zgadnij, co? Straciliście także plany KG? Bingo. Poszedł sobie przeklinając pod nosem. Ashkor naprawdę gra mu na nerwach. I to bardzo, bardziej niż innym. A, to o to chodzi. Okej. Wskazówka. No, czekajcie, tutaj chyba jeszcze były. Co to w ogóle za świństwo, halo? Nie rozumiem. Chyba wszystko już przeczesałam. Podejrzewam, że jestem na miejscu przestępstwa. Znalazłam włosy i łuski. To musi być jakieś morskie stworzenie. W każdym razie nie znalazłam niczego, co mogłoby powiązać Ashkora z tym atakiem. Naprawdę nie sądzę, aby to on był winny. Przynajmniej nie w tej sprawie. Będę kontynuowała poszukiwanie, dopóki Eveline po mnie nie przyjdzie. No, ale cię będzie szukać, kuźwa, po całym KG. Eliach, cieszę się, że cię widzę. A? Praktycznie nie miałem czasu podziękować Ci za opiekę nad Floppy, whatever. Nie ma sprawy, przecież byliśmy na zebraniu. Chyba dobrze się bawiła w Twoim towarzystwie. Nie zrobiłam nic specjalnego. Musiałaś ją wygłaskać. Matko Malkion! Uwielbia to. A skąd wiesz, może ja też. Dlatego dziękuję. O matko, szukałem jej cały ranek. To już rutyna. Tak. Kiedy ją znalazłaś? Gubisz wszystko jak Lysander. Gdy próbowałam się dowiedzieć, co się przydarzyło Enter. Rozumiem. To zasiał panikę w lśniącej straży. Wyobrażam sobie. Przepraszam, ale muszę cię zostawić.
Chłopaki na mnie czekają. Chciałem tylko zanieść flopi do mojego pokoju. Lewej stuletnią wyśnie. To tutaj spotkałam dwa razy chłopaka w masce. Przeszukałam dokładnie cały teren, ale nie ma tu niczego, czego byśmy już wcześniej nie znaleźli. Zapisałam to w notatniku. Karen, szukałam cię! Ach tak? Dlaczego? Wygląda na zakłopotaną. Miko poprosiła, abym przeprowadziła śledztwo w sprawie ataku. Gdy się wcześniej spotkałeś, mówiłaś, że znasz ofiarę. O kim mówiłaś? Jeżeli to Miko przydziela ci tę misję, to wiesz, kto został zaatakowany. Wolałabym, abyś to mi to potwierdziła. To Enter. Widziałam, jak wychodziła z więzienia. Była cała we krwi. Myślałam, że nie żyje. Karen. Byłam w piwnicy, gdy to się wydarzyło i niczego nie usłyszałam. Byłam zaledwie kilka metrów dalej. Mogłam jej pomóc, mogłam zobaczyć, kto ją zaatakował. I niech wszystko będzie jasne. Nie jestem w takim stanie dlatego, że och, taki widok to dla mnie za dużo. Jestem po prostu bardzo zdenerwowana. Tak, mogłaś, ale niczego nie zauważyłaś. Nie powinnaś się przez to obwiniać. Jasne. Widać, że to nie ty nosisz to brzemię. Karen, nie mów tak. Coś mnie intryguje w tym, co mówi. Poczekaj, jak długo byłaś w piwnicy? Godzinę, może dwie. Ćwiczyłam. Chyba właśnie dowiedziałam się czegoś bardzo interesującego. Nie widziałaś, aby ktoś wchodził albo wychodził z więzienia oprócz Enter? Nie, byłam zwrócona w stronę drzwi i nawet jeżeli ostatnio nie dosłyszę, to zauważyłabym, że ktoś przychodzi albo wychodzi. To tłumaczy, dlaczego nie usłyszała ataku, jeżeli jej uszy ostatnio szwankują. Teraz lepiej rozumiem, dlaczego tak się obwinia. Bardzo cenne. Nie powiedziałam niczego ważnego. Dla mnie tak. Zakończ dyskusję. Hej, uważaj na siebie. Uważaj? Tak? Na bestię, która zaatakowała Enter? Nie miałaś zbytnio dużego szczęścia, odkąd się tutaj pojawiłaś. Nie chciałbym, aby cię dorwała. O, dziękuję, Krom. Nie zastanawiałam się nad tym. Teraz będę się trochę bać. O kurczę, nie chciałam cię jeszcze bardziej nastraszyć. Nie szkodzi, po prostu wcześniej o tym nie pomyślałam. Mam nadzieję, że nie ściągnąłem na ciebie pecha. Stoją tam dwie kobiety. Powinnam zadać im kilka pytań. Przepraszam, poproszono mnie, abym przeprowadziła śledztwo w sprawie tego, co wydarzyło się wczoraj rano. Mówisz o osobie, która została zaatakowana przez nie wiadomo kogo? Tak. Wiesz, kto za tym stoi? Ech, nie jestem pewna, czy mogę o tym rozmawiać. To normalne. Myślisz, że podadzą nam imiona, zanim będą na 100% pewni? Zastanów się trochę. Klepnęła ją po głowie. Ej, no już, pytaj. Domyślam się, że nie masz całego dnia. Ale są zabawne. Możecie mi powiedzieć, czy widziałyście albo usłyszałyście coś przed atakiem? Nie wiem, nie pamiętam nawet, co jadłam na śniadanie. Całe popołudnie udzielałam lekcji dzieciom z KG. Nie słyszałam nic niezwykłego. Nie szkodzi. Nic nie szkodzi. Nie sądzę, abym mogła się czegoś dowiedzieć dzięki nim. Przepraszam, nie zauważyłem cię. Nie ma sprawy. Ja jestem mięsem jak duch. Nie dyskutujesz z pozostałymi o środkach bezpieczeństwa? Tak, tak. Podjęliśmy już kilka decyzji, ale obrady z pewnością będą bardzo długie. Potrzebowałem czegoś, dzięki czemu wytrzymam do końca. Mam nadzieję, że to będą dobre decyzje. Okej, masz mnie. No to będę już iść. Będę już iść! Czemu nie mogę tego zdania? W rękach trzymał słoik miodu. O, ty złodzieju jeden! O la la, ty i twoja miłość do miodu! My zawsze trzymamy się razem. Eliach, Evelyn mnie wysłała, Entra się obudziła. Możesz ją przesłuchać. Super, już idę! Zeznanie Enter to ostatnia rzecz, której mi brakuje, aby skompletować moje dowody. Czuję, że jesteśmy na dobrej ścieżce. Delikatnie zapukałam do drzwi i usłyszałam, jak Evelyn powiedziała, abym weszła. A więc, jak się czuję? Jest bardzo słaba i pod wpływem środków uspokajających, ale już nic jej nie zagraża. Bardzo się niecierpliwie, aby ci wszystko powiedzieć. Och, już jej powiedziałaś, dlaczego przyszłam. Oczywiście, musi jak najwięcej wypoczywać. Nie ma czasu do stracenia. Możesz już do niej iść. Leży na łóżku, które jest umiejscowione na rzece, która przepływa przez przechodnię. Evelyn została przy moim boku. Ua, ładna jesteś w sumie. Witaj, Enter. Wiem, że zbyt dobrze się nie znamy. A tak właściwie to wcale. Czuję się nic się niezręcznie. Nazywam się Eliach. Chciałabym, abyś odpowiedziała mi na kilka pytań dotyczących twojego ataku. Słucham. Możesz mi powiedzieć, jak do tego doszło? Co robiłaś w tym czasie? Robiłam swój obchód. Zrobiła sobie przerwę, dlatego poszłam sprawdzić, czy nikt się nie wkradł. Gdzie byłaś? Przy plaży. Robiłam swój dzienny obchód, podczas gdy Pathelo pilnował przejścia. Kim jest Pathelo? To mój chowaniec. Jest bardzo postawny i często towarzyszy mi w mojej pracy. Dobrze, kontynuujmy. Możesz mi opisać, którędy robisz swój obchód? Robię obchód po wybrzeżach L. Od plaży do podwodnej piwnicy. Muszę także nadzorować wysepki i okolice portalu. Portalu?
Tak, tego, który należy do KG. Pomimo licznych zaklęć zabezpieczających, sprawdzam, czy żadna kreatura nie próbuje się do niego zbliżyć. Rozumiem. A więc KG posiada swój własny portal, który znajduje się w okolicy. Starannie zanotowałam te informacje. Na pewno jej nie zapomnę. Nie zostaje zaatakowana. Przy odizolowanej plaży. To coś rzuciło się na mnie, gdy przeszukiwałam głębiny. Wyłoniło się zza moich pleców. Nawet nie usłyszałam, jak się zbliżało. A więc to morska kreatura? Skoro mogła popłynąć za tobą aż do głębin? Dałabym sobie płetwę uciąć. To tłumaczyłoby, dlaczego znalazłam łuski. Widziałaś ją? Niewyraźnie. Nie mogę sobie przypomnieć. Wszystko wydarzyło się tak szybko. Rzadko kiedy jestem taka słaba. Nie jesteś słaba, nie mów tak. Powiedz mi coś więcej o tej bestii. Jak ją wyczułaś? Co słyszałaś? Miałam wrażenie, że zmierzyłam się z prawdziwą bestią. Była dzika jak. Odwróciłam wzrok i ugryzła się w wargę, jakby nie chciała nic więcej powiedzieć. I jakby była zainfekowana. Zainfekowana? Tak, przez kryształ. O, rozumiem. Spojrzałam na Eveline, a ta przeklnęła. Entra! Będę musiała trochę przyspieszyć twoje badania. Nie sądzę, bym była zainfekowana. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Od czasu przypadku Hamadriady, Eliach, jak chcesz, to możesz dokończyć swoje przesłuchanie. Później zrobię jej badania. Dobrze. Enter. Co zrobiłaś podczas ataku? Próbowałam się bronić jak mogłam, ale zrozumiałam, że nie dam rady pokonać tego czegoś. Dlatego uciekłam. Zawołałam pantofelka i popłynęłam do KG. Potem wczołgałam się na ziemię, szukając kogoś, kto mógłby mi pomóc. Zobaczyłam siostry Nevry i zemdlałam. Znasz dalszy ciąg historii. To pytanie pewnie będzie trochę głupie, ale gdy zeszłam do więzienia, zobaczyłam wodę wymieszaną z krwią. To myślałam się, że to twoja. Widziałam za to śladów stóp, że nie transformowałaś się. Nie transformowałam? Żeby mieć nogi jak Aleja. Nie, odmawiam używania tego napoju. Wygląda na zdegustowaną. Dlaczego? To dosyć praktycznie mieć nogi. Szanuję pragnienie Alei, ale jestem bardzo dumna z bycia syreną. Jestem dumna ze swoich płetw, ogona i skrzeli. No dobrze, będę musiała o tym pamiętać, jeśli nie chcę jej obrazić albo zdenerwować. Enter. Dziękuję, że odpowiedziałaś na moje pytania. Dam ci już odpocząć. Odwróciłam się w stronę Eveline i dałam jej próbkę krwi, o którą prosiła. Zabrała także inne dowody do analizy. Zajmę mi to kilka godzin. Powiedz Miko, że będę mogła mniej więcej określić, z jakim typem ofiary mamy do czynienia. Będziesz mogła stwierdzić, czy jest skażonym kryształem? Mając tak mało dowodów i nie mogła zaobserwować jego zachowania? Nie, przykro mi. Nie szkodzi, pójdę już przekazać nowiny Miko. Dobrze. Eliach, tak? Wydaje mi się, że słyszałam, jak to coś mówi. To był dialekt, którego nie znam. Aha... Co takiego powiedziała? Jaken Akraala. Zapisałam to w swoim notatniku. Nie wiem, co to znaczy, ale lepiej to zanotować. Cześć, Jamon. Przyszłam się spotkać z Miko. Aby zdać raport? Tak, chyba wpadłam na trap. Ty móc przejść. Weszłam do kryształowej sali. Miko rozmawiała z chłopcami. Wyglądała na zaniepokojoną. Jesteście pewni, że nie mamy innego wyboru? Dała mi znak, abym chwilę poczekała. Pewnie chciała to dokończyć. Jeżeli zamkniemy podziemne wejście, to uwięzimy Entrę. Możemy aktywować magiczną pieczęć, taką jak na drzwiach kryształowej sali. To wymagałoby od nas zbyt wiele energii. Jeżeli ta pieczęć jest tak wytrzymała, to dlatego, że znajduje się tuż przy krysztale. To dlatego zaproponowaliśmy, abyś zamknęła to przejście. Rozumiem, ale nie możemy zmusić Enter, aby używała napoju do transformacji. Nigdy nie zgodzi się mieszkać w zamknięciu. Możemy nałożyć pieczęć do czasu, aż Enter wróci do formy, a potem przedyskutujemy to razem z nią. To brzmi dobrze. Tak, to będzie najlepsze rozwiązanie. Leiftan, możesz się spotkać z Keru, aby przygotować niezbędne zaklęcia? Musimy od razu wprowadzić to w życie. Zgadzam się z pozostałymi propozycjami. Rozpoczniemy ich realizację w ciągu kolejnych dni, gdy się zorganizujemy. Dziękuję, świetnie się spisaliście. Dała mi znak, abym podeszła, podczas gdy Leiftan wyszedł z sali. Twoje śledztwo posuwa się do przodu? Tak, i chyba mogę już przedstawić pierwszą teorię? Słuchamy. Znalazłam kilka wskazówek na plaży. To przypominało łuski i włosy. Eveline stwierdziła, że będzie mogła przeprowadzić analizę, z jakim firmy mamy do czynienia. Oczywiście, jeżeli to możliwe. Dobrze. Zabrała także próbki krwi Enter, zanim przybyła ekipa sprzątająca. Ach tak! Klepnęła się w czoło. Zapomniałam ci powiedzieć, że mieli wszystko wyczyścić. Nie szkodzi. Eveline poprosiła mnie, abym tam poszła.
Super, mów dalej. Biorąc pod uwagę wszystkie zebrane dowody, stwierdziłam, że mamy do czynienia z morską kreaturą. Enter to potwierdziła. Jak myślisz, jaki to typ? Eveline to przeanalizuje. Ja uważam, że nie znam jeszcze wystarczająco dobrze tego świata, aby coś stwierdzić. Och, ale możesz mieć jakieś przypuszczenia. Jak mówisz, Eveline przeprowadzi analizy, ale to nie znaczy, że my nie możemy mieć własnych podejrzeń. Jeżeli to morska kreatura, to powiedziałabym, że to... Lewiatan, o, to brzmi poważnie. Syrena. Albo raczej Magigr. Tak. Dobrze, chciałabyś coś jeszcze dodać? Zdałam jej szczegółowy raport z informacji, które dostarczyła mi Entra. Atak, podejrzenie zainfekowania i zdanie z nieznanym języku. Moglibyśmy poprosić, aby Ekhar je przetłumaczyła? Tak, i tak nikt inny nie mógłby nam z tym pomóc. Wygląda na zatroskaną. To przez zainfekowanie? Tak, myślę, że możemy wierzyć zeznaniom Enter, ale nie możemy być pewni, że to zainfekowanie, jeżeli nie będziemy mieć dowodów. Nie mieliście żadnego dowodu w sprawie Iwoni, ani mojej. No właśnie. Mieliśmy szczęście, ale nie chcę popełniać ze strachu innych błędów. Najpierw ją schwytamy, a potem przyjrzymy się jej zachowaniu. Wymownie na mnie spojrzała. Mam wrażenie, że obwinia się za to, co mi zrobiła. No powinna. Złapiemy ją, a ja potem przeanalizuję jej zachowanie. Elia, jak możesz już iść? Zawołam cię, gdy ustalimy plan, jak ją schwytać. Dobrze. Wyszłam z sali, ale coś mi mówi, że powinnam zrobić jak Karen i posłuchać pod drzwiami. Zostałam na schodach i słuchałam, co jeszcze mieli do powiedzenia. Wahasz się z powodu błędu, jaki popełniliśmy z Eliach. Tak, ale nie tylko. Wyjaśnij. Mam wrażenie, że walimy głową w mur, gdy pochopnie przechodzimy do działania. Chciałabym mieć trochę czasu, aby wszystko dobrze przemyśleć i działać w najbardziej optymalny sposób. Mam już dość poczucia, że wszystko wymyka się spod kontroli. Nie chcę, aby inni myśleli, że nie nadaje się na to stanowisko. Miko, nikt tak nie myśli. To zaskakujące, że wampir jak ty nie słyszy plotek, które krążą po korytarzu. I póki co zasłużyłam sobie na nie. Usłyszałam, jak ktoś zakasłał i aż podskoczyłam. Powinnam stąd pójść, zanim ktoś mnie zauważy. No, czemu przyjaciel na mnie pomachał? Odmachałam mu i o Jezus, i pobiegłam. Jaki słodziak. Dzień był dosyć intensywny i nie mam już nic więcej do roboty. Mały odpoczynek dobrze mi zrobi, ale wcześniej... Miodek! Blablabla. Jeść! Nie przestaje mi buczeć brzuchu! Cześć, Karuto. Co dobrego dzisiaj przygotowałeś? To samo, co w południe. Trzeba dokończyć resztki. Okej, no to biorę na wynos. Moja stówka ci nie pasuje? Karuto, nie o to chodzi. Jest tak ładnie. Chciałabym z tego skorzystać i zjeść w ogrodzie. No. Te oczy? Czy te oczy mogą kłamać? No. Tylko pamiętaj, żadnych śmieci. Znasz mnie, nigdy nic nie zostawiam. Dobra, dziewczynka. Przyjacielsko klepnął mnie po głowie. Na razie. Jasne. Idź sobie. Zakończ dyskusję, matko bosko. Te rozmowy z nim to hit. Podeszłam do fontanny i zrobiłam tak jak Hwing Wang Wong, gdy pojawiłaś się tutaj pierwszy raz. Zdjęłam buty i zanurzyłam nogi w wodzie. Pamiętam, jaką minę zrobił Feng Zifu, gdy ją zobaczył. Pani, proszę się ubrać! To nie przystoi! Och, Zif, nie przesadzaj! Zmieniałeś mi pieluchy! No właśnie. Tak bardzo bym chciała, aby tutaj była. Jestem pewna, że wtedy to wszystko by się nie wydarzyło. Hwing Wang Wong. Uroniłam kilka łez, myśląc o niej i o tym, co mogłoby się wydarzyć, gdyby tutaj była. Przez chwilę myślałam, jak mogłabym się z nią skontaktować, ale potem zmieniłam zdanie. Po tym, co przeżył jej lud i iloma sprawami musi się zajmować, na pewno ma ważniejsze sprawy na głowie niż ja. To zrozumiałe. Gdy skończyłam jej, zaczęło się schodzić sporo chowańców, które od razu wskoczyły do wody i przy okazji mnie ochulapały. Klopu, 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 klopu. Ojeju! Dzień dobry, dzidziole! Eliach, to już chyba koniec twojej przerwy obiadowej. Od razu poszłam spać, byłam wykończona. Noc szybko zleciała, a po przebudzeniu znowu zaczęłam myśleć o wszystkim, co do tej pory przeżyłam. Tak mnie od tego ściska w żołądku, że w ogóle nie jestem głodna. Przecież ją zjadłaś. Za każdym razem jest tak samo. Gdy nie mam się czym zająć, myślę o wszystkim, co mi się przydarzyło. Ech, nie chcę dać się opętać tym uczuciom, nie chcę o tym myśleć. No już, jak rusz się i zajmij się czymś. Posprzątałam swój pokój, pobazgrałam w notatniku, przymierzyłam nowe stroje, ale nie zajęło mnie to zbyt długo. Znowu zatopiłam się w swoich myślach. Spojrzałam w lustro, na moją buzię, usta, nos. To dowód, że istnieję, tu i teraz. Ale na ziemi jestem już niczym. To tak, jakbym była duchem. Codziennie błąkałam się po korytarzach KG, jak
uciśniona dusza. Udaję, że jestem szczęśliwa, ale czasem nie jestem w stanie opanować swoich emocji. Próbuję wybaczyć to, co jest niewybaczalne. Ale dlaczego? Podeszłam do okna, aby popatrzeć na okolice. Zastanawiam się, co mnie motywuje, aby tutaj zostać i tkwić w tej smutnej rzeczywistości. Ten świat jest tak ogromny. Wiem, że za lasem znajduje się Balendwia i siedziba Huynh Quang Wong. Świątynia... tych tam. Ale co jeszcze? O Jezus! Jezus! Strach i nieznane. Na samą myśl przechodzą mnie dreszcze. Nie wiem nic o tym świecie, oprócz tego, co mi powiedziano. Leiftan ma rację. Sama bym sobie nie poradziła. Szczególnie będąc tak słabą. Muszę stać się silniejszą. Nie powinnam liczyć na innych. Muszę liczyć na siebie. Tylko na siebie. Muszę nauczyć się radzić sobie sama i się bronić. To prawda, może i nauczyłam się podstaw walki mieczem, ale bez niego jestem bezsilna. Kilka razy zdarzyło mi się ćwiczyć walkę wręcz, ale daleko mi do perfekcjonistki. Muszę znaleźć kogoś, z kim mogłabym trenować. Oho. Instynktownie poszłam do Kero i Eckhart, aby znaleźć godnego nauczyciela. Jakiego stylu walki wręcz chcesz się nauczyć? Coś, co pomoże mi się obronić, jeśli atakuje mnie jakaś bestia? Walkien umie się bić, możesz go zapytać. I specjalnie mam ochotę, aby to on mnie trenował, ale nie chcę im tego mówić. Na pewno jest bardzo zajęty. Tak, to prawda. Jeżeli szukasz kogoś, kto podszedłby do tego fachowo i kto ma doświadczenie, mogłabyś zapytać... Kamerię! Tak, teraz gdy wróciła. Ma talent do sportu, walki i niezłą parę w pięściach. O tej porze pewnie jest na stołówce. Okej, dzięki. Kameria, dobrze się składa. Cześć, co się dzieje? Potrzebuję kilku treningów z walki wręcz. A dlaczego chcesz się bić? Bo chcę stać się silniejsza i niezależna. Niezależna? Względem czego? Wszystkiego. Obecnie nie jestem w stanie sama się obronić, ani zmierzyć się z istotami z tego świata, które są mi obce. Rozumiem. Dobrze, idź szybko coś zjeść. Mamy dużo pracy. Wrzuciłam coś na ząb i poszłam za Kamerią w stronę plaży. Zbliżyłyśmy się do wody, a to nie dodaje mi odwagi. Nauczę cię dzisiaj mieszanki różnych stylów sztuk walki oraz walki wręcz. To zbiór technik do samoobrony. Celem tego ćwiczenia będzie przygotować się na atak napastników takich jak harpie, gryfony, black dogi. Oczywiście każda kreatura zna swoje mocne i słabe strony. Chodzi o to, żebyś naprawdę opanowała podstawy. To znaczy, przede wszystkim trzeba przewidzieć swój atak. W każdym momencie i sytuacji. Ale to nie wszystko. Musisz także nauczyć się opanować nad swoimi emocjami. Jak to? Wyobraź sobie, że jestem złą kreaturą i celuję bronią w twoją stronę, a ty nie masz się czym bronić. Jak byś zareagowała? Zaatakowałabym, zanim ty byś mnie zaatakowała? Chcesz spróbować? Wyjęła broń i zaczęła się do mnie zbliżać. Instynktownie zaczęłam się psować. Boisz się? Tak, trochę. Schowała swoją broń. To normalne. Strach to zwierzęce uczucie tak jak instynkt przetrwania, który czasem pcha cię do robienia absurdalnych rzeczy. Musisz nauczyć się nad nim panować, zanim będziesz mogła się bronić. Kontroluj swój strach, a wtedy będziesz kontrolować swoich wrogów. Dobrze, ale jak to zrobić? Na początek spróbuj się wyszaleć. Myśl o wszystkim, co mogłoby ostatnio cię przestraszyć lub zranić. Wyrzuć z siebie wszystkie emocje. Kameria nie przebierała w środkach, aby nauczyć mnie kontrolować emocje, strach, niepokój, stres, ale także ulga, radość, smutek, złość, porzucenie. Zwalczałam z nią ogień ogniem, waliłam mocno lewą i prawą pięścią, wyładowałam w ten sposób swoje obawy i frustracje, uwolniłam się od wszystkich myśli, aż w końcu padłam i pękłam. Z bólem wspominałam los Iwonii i Mykonidów. Potem moje myśli skupiły się na tym nieszczęsnym napoju, przez który zupełnie zniknął po mnie ślad w moim świecie. Wyrzucałam z siebie wszystkie obawy i frustracje. Powoli zaczęłam czuć wycieńczenie i pustkę w głowie, aż w końcu z bólu pękło mi serce. Nie mogłam przestać płakać. Widzę, że coś ci leży na sercu. No już, wyrzuć to z siebie. Podeszła do mnie i klepnęła mnie po plecach w stylu wszystko gra mała. Po kilku minutach wstałam i otarła łzy. Czujesz się lepiej? Teraz? Tak. Nie wiem, ile to będzie trwać, ale muszę przyznać, że teraz jestem w formie. Doskonale! Przechodzimy do następnego etapu. Kontynuowaliśmy naszą walkę. Kamera pokazała mi kilka technik, jak unikać ataku i jak go odpierać i oddawać. Nauczyłam się już całkiem sporo u boku Jamona, ale z nim treningi były bardziej brutalne. Kameria była bardziej skoncentrowana na tym, abym pomimo swoich gabarytów umiała odwrócić sytuację na swoją korzyść. Teraz nauczę cię, jak się bronić, gdy ktoś zaatakuje cię od tyłu. Otoczyła ramieniem moją szyję. Połóż ręce po obu stronach mojego łokcia, a potem spróbuj przenieść ciężar mojego ciała. Spróbowałam kilka razy, zanim pokazała mi, jak to zrobić. Po kilku próbach w końcu mi się udało.
Panuj swoje nerwy i kontynuuj trening z Camerią. Zagraj w mini. Ale jak? Jak? Dobra, jestem gotowa. Nie może być trudne. Nie może, prawda? Jeszcze mi się tnie strona. No super, super, po prostu bosko. Ta gra niby... Nienawidzę się stresować. Dobra, udało się. Spróbowałam kilka razy, aż w końcu kamera pokazała mi, jak się do tego zabrać. Po kilku kolejnych próbach w końcu mi się udało. Dobrze. Kamera pokazała mi pełno różnych chwytów. Nie jestem pewna, czy wszystko zapamiętam. Uff, nie szkodzi. Będziemy regularnie ćwiczyć. Na razie możesz używać tak zwanych ciosów poniżej pasa. Czy ciosów poniżej pasa? Pochyliłaś się i szepnęła mi na ucho kilka technik, jak kopniak między nogi, czy rzucanie piaskiem w oczy przeciwnika. To nie jest fair play, ale za to jest skuteczne. Wyobrażam sobie. Powinnaś wiedzieć, że najlepiej jest unikać konfrontacji. Nie zawsze uda ci się wygrać i też nie zawsze uda ci się uciec. Domyślam się. Dobrze, na dzisiaj to wszystko. Tak się pocisz, że wydaje mi się, że twoje ciało nie będzie w stanie niczego więcej zapamiętać.